Start! Ujęcie 69. Siemanko, witajcie. Słuchajcie, dawaj piąteczkę, ciach. Kochani, mamy fajny odcinek. Myślimy, że fajny, bo to są filmy z serii, które ja najbardziej lubię. Bardzo lubimy wasze przesyłki, bardzo dużo mamy takich wymian nieumówionych, czyli że przychodzi do nas list, my nie wiemy, co w nim jest. W tym liście jest najczęściej lista życzeń dla was i staramy się część tej listy chociaż pokryć. I teraz, kochani, tak, natomiast czasami zdarza nam się zrobić zrobić nam się jakąś taką wymianę, na którą jesteśmy jakby bardziej przygotowani i teraz jesteśmy w trakcie takiej wymiany. Mogliśmy sobie pozwolić na taką wymianę z naszym przyjacielem Bartkiem, z Bartkiem L. z Wolsztyna. Znacie go pod pseudonimem Kruszyna. Barteczku, bardzo Cię pozdrawiamy. Ja mam tu niesamowite rzeczy w przesyłce od Bartka. Natomiast, kochani, dwa słówka na ten temat chcę powiedzieć, dobrze? Nam udało się Bartkowi zakończyć dwie edycje. Pamiętam, zakończaliśmy mu World Cup w Brazylii Panini i zakończaliśmy Bartkowi, zdaje się, że 12-13 Champions League. Wysyłaliśmy chyba jakąś legendę i jakieś bramkarze, coś tak pamiętam. Słuchajcie, i teraz jeszcze bardzo byśmy chcieli zakończyć Bartkowi RPA i właśnie match attack Bundesligę 13-14. I teraz, kochani, tak. Wiemy, co tutaj jest. Gutek, chodź zobaczysz, bo nie widziałeś tego. Zostaw tam kudłacza. Gutek! Coś pięknego jest. Słuchajcie, jest tutaj coś pięknego. Chodź teraz, zobaczysz do mnie. No, komary niestety wariują. Kochani, wyciągam w tym momencie coś przepięknego. Coś, czego nie mamy. Kompletnie nowiutkie. Bartuś, jesteś wielki. Nowiutkie? Alleluja. Proszę Państwa, chcieliśmy Wam przedstawić album Champions League z edycji 2010-11. Mamy troszeczkę tych kart i będziemy robić również o tych kartach oddzielny odcinek. Ale nie dzisiejszy odcinek temu służy, tylko Bartuś w tych kartach, w tym albumie przesłał nam, uwaga, braki naszej match attack. Słuchajcie, nie wiem, około 60 kart nam przysłał Bartuś, kart, które uzupełnią nam edycję naszego match attack. Dlatego w tej chwili myślę, że co najmniej w dwóch odcinkach... Co najmniej w dwóch odcinkach zrobimy ten odcinek. Dlatego, kochani, w tym momencie tak. Tym albumem w tym momencie się tylko chwalimy, że taki album zasilił naszą kolekcję. Mam, kochani, tutaj listę braków i będę miał gorącą prośbę, dobrze? Ci z Was, którzy będą w stanie uzupełnić te braki, żebyście na kopercie pisali na przykład skrót Kruszyna i ja będę wiedział, że tam są karty dla Bartka. Bardzo mnie zależy, żebyśmy pomogli jednemu z najlepszych, jak nie najlepszemu kolekcjonerowi w Polsce zamknąć kolejną edycję. Tylko gorącą mam prośbę, kochani, karty dla Bartka muszą być w stanie idealnym. Naprawdę nie, Bartek jest takim, powiedzmy, rasowym kolekcjonerem i jeżeli macie kartę, którą byśmy chcieli z tej listy, ale jest w stanie niedostatecznie dobrym, to lepiej się wstrzymać, kochani, lepiej takiej karty nie dawać. Natomiast ci z Was, którzy chcieliby pomóc nam, bardzo będziemy prosić, tą listę przedstawimy potem, dobrze? Natomiast w tym momencie chciałbym się skupić, zobacz, Gutku, która jest minutka. Chciałbym się skupić teraz na uzupełnieniu tej kolekcji. I teraz chciałbym, żebyście razem z nami widzieli. Przynieś sobie tu krzesełko, Gutku. Ja teraz kamerkę ustawiam inaczej, kochani. Dlatego, że w tym odcinku nie będziemy jakby ważni my, tylko to, co będziecie w tym momencie widzieć. Podnieś do góry, podnieś, strasznie szum. Podnoś do góry, bo szumi strasznie. Guteczek siada. Jesteś teraz tak, misiu. I teraz powolutku. Tu mamy nasz album i tak jak widzicie, kochani, nie mamy pierwszego godła. Po kolei. Dokładnie. Bartuś się napracował, tam z tamtego albumu przenosimy. To jest numerek 17, czyli w tym momencie, kochani, idziemy do naszego numerku 17. Czyli wkładaj go, a my się przy okazji zatrzymajmy. Poczekaj, Gutku, zatrzymajmy się w tej chwili i brakuje nam numeru 1, czyli godła. Brakuje nam numerku... Tu ile jest, Gutku? 7. Teraz idziemy dalej. Tu mamy 10, 11, 12. Tą stronę mamy już całą. Teraz idziemy do Herty Berlin. W Hercie Berlin brakowało nam bramkarza, czyli 20, ale widzę, że Gutek już tą 20 nam teraz pompuje. Także
Czekajcie, ja może pomogę ci wyciągać, Budku. O. Wyciągaj, ja będę wkładał. Dobrze, czyli tak, poszła 20, teraz proszę 21 masz. Teraz mamy 22, czyli kolejna karta, która nam brakowała, to jest 22. Słuchajcie, no Bartuś, jesteśmy ci przewdzięczni, bo popatrz, jak pięknie się uzupełnia nasz album. 24, 27 i cała strona Herty Berlin. Wow, cała Herta! Bartuś, ciach, rewelka, dziękujemy ci, brawa. Jedziemy dalej. Teraz, kochani, tak, mamy 38. Aha, Bartuś, z tego co wiem, brakuje tobie tego godła. I teraz ja to godło mógłbym tobie dać, ale powiem ci właśnie, kochani, i tu jest apel do was i prośba. To nie jest godło, które mógłbym Bartkowi dać. Wstydziłbym się. Zobaczcie, trafiony róg. Jeżeli ktoś z was ma to godło w idealnym stanie, ja zaraz sprawdzę, czy to aby na pewno karta, której Bartkowi brakuje, 37. Pamiętam, że mu chyba 37 brakowało. Tak, tego mu brakuje, 37, klub Eintracht Braunschweig. Zobaczcie, my to mamy, natomiast prosimy o jeszcze jedną taką kartę, aby pomóc uzupełnić kolekcję. Będziecie mieć dużą satysfakcję, że wasze karty... 44 w albumie, ślicznie. Będziecie mieć wielką satysfakcję, że... Wow, cała! Następne państwo całe. No, to się dzieje. Tańce, hulanki odchodzą, słuchajcie, przepiękna edycja i ślicznie się nam uzupełnia. Jest godło! No godła nie mieliśmy, słuchajcie. To jest z Werneru Brema. Powiem wam taką ciekawostkę. Miałem przyjemność... Nie, w Wernerie Brema nie mamy bramkarza. Ale chciałem wam powiedzieć, że Werner Brema, miałem przyjemność być na ich obiektach. Kiedyś w 65 teraz mam. Kiedyś, słuchajcie, w... 67. Z Hamburger Sportvereina, z dziecięcą piłką nożną. Pojechaliśmy, kochani, do właśnie Werneru Brema. Na wspaniałą imprezę. Mają piękny stadion, bardzo duży kompleks wokół stadionu, wiele boisk. Wygląda to, słuchajcie, jak trzy razy tak jak w Akademii Zagłębia Lubin. Także kudłaty, co dzieje się, bo tato wyłączy sprzęt. I włączyło się mu. Idź, Gutku, na chwileczkę, włącz mu. Włącz, bo nie mogę. Jak... Chcę mu uzupełnić. Tak, ja wiem, że chcę, ja też bardzo chcę, ale słuchajcie, no... Brakuje nam bramkarza. Brakuje nam bramkarza. Gutek idzie, słuchajcie, kudłatemu włączyć sprzęt. Czekaj, nie ruszam. Ja nic nie ruszam, czekam na ciebie, natomiast cofam tylko do tyłu, pamiętajcie, kochani. Nam brakuje w tym momencie logo i karty numer 7. Tu jest wszystko. Słuchajcie, trzeba nam 37 godło dla Bartka. Czyli godło dla Bartka 37 jest potrzebne. No moje od biedy, słuchajcie, może takie być. No ja mówię, troszeczkę może mam mniejsze wymagania od Bartka. W każdym razie cały ten jest z Werneru Brema, brakuje nam bramkarza. Czekaj, wyjdź z kamerki, bo tak wejdź sobie na krzesło. Wejdź sobie na krzesło, żebyśmy album mogli widzieć. Dobra, Guciu, czekaj. Teraz jedziemy z Borussią, kochani. To jest, jak myślisz? No godło, mamy godło, bo VB ślicznie. Bartuś, alleluja, jesteś wielki, słuchajcie. Bartek jest niesamowitym człowiekiem, słuchajcie. Naprawdę jest to jedna z naszych ciekawszych przygód w naszym kolekcjonerstwie. Także z wielką satysfakcją chcę Bartkowi pomóc zamknąć tę kolekcję i bardzo was, kochani, proszę o pomoc w tym. Będziecie mieć wielką satysfakcję, że wasze karty będą godnie przechowane na długie lata u Bartka, gdzie Bartek swoim wnukom pewnie kiedyś posadzi ich, otworzy cukierki Wrigley's Original i powie: teraz sam jestem dziadkiem, i będą oglądać karty z legendami piłki nożnej. To Gutku cały czas idzie. Czyżby cała Borussia? Tak. Cała Borussia, kochani. No zobaczcie, nieprawdopodobne. Ludzie, nawet nie śniło mi się to w najśmielszych snach, kochani. Cała Borussia. Idziemy do Eintrachtu Frankfurt, słuchajcie. 95. Eintracht Frankfurt, 95. Kurczę, Bartuś, ale się jeszcze napracowałeś, kochany, bo do swojego albumu tamtego wkładałeś pięknie numerami karty. Także zobaczcie, tu już jest cała strona Eintracht Frankfurt. A tutaj mamy... 101. Czyli tu będzie, czyli 100 nie mamy karty, tak? Nie mamy karty 100. A nie wiem jak. Tu jest 99, czyli nie mamy karty 100. Kochani, natomiast w tym momencie, mówię, zbliżamy się do... 107. Zrobimy czwartą część?
Słuchaj, nie no koniecznie, bo mnie też bardzo tutaj się chce to robić. Robisz ostatnią drużynę teraz Guteczku i zrobimy króciutką przerwę na następny odcinek. Czyli tu, kochani, jeszcze wracając, pamiętajcie, karty numer 100 nam również brakuje. U Bartka patrzę, że nie, u Bartka będzie brakować wysokich numerów. Z tych niskich to jest tylko godło z Eintracht Brunswick. Gutiuś, jesteś teraz na którym numerze? Na 100? 115. 115. Tylko dwie karty. Powiem wam, że to jest filmik, który naprawdę najbardziej lubię robić. Coś takiego, co teraz robimy, kochani. Robiliśmy coś takiego z RPA, a teraz robimy z Match Attack. I uwaga, niedługo będziemy robić z tą edycją 2010. Ach, jeden nie mamy. Okej. 120. Nie mamy 120, czyli pokaż, zatrzymaj się teraz na chwilkę na tej. Nie mamy stąd jakiej? 120, tak? No. Czyli w tym momencie, kochani, zamykamy pierwszą część Bundesligi 13-14 razem z Kruszynką. Poprosimy piąteczkę i wyłączamy i robimy zaraz drugą część. Okay.